13 lipca. Krew przebaczenia. Krew Jezusa odkupiła nas i wywyższyła do stanu nadprzyrodzonego, ale nie uczyniła nas nieskazitelnymi. Każdy z nas jest wystawiany na silne pokusy, po których niestety następują niekiedy katastroficzne upadki. Czy z tego względu człowiek musi być potępiony na wieki, skoro ulega pokusie? Nie. Bóg bogaty w miłosierdzie znał naszą kruchość i zatroszczył się o lekarstwo dla życia. Święty Tomasz. Dzięki boskiej krwi w sakramencie pokuty są odpuszczane nasze grzechy. Spowiedź nie jest dziełem ludzkim, ale sakramentem ustanowionym przez Jezusa Chrystusa. Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dla obmycia naszych grzechów potrzeba tylko zanurzenia w krwi Chrystusa. Święta Katarzyna z Sieny. O, to dzięki swojej niezmierzonej dobroci Jezus znalazł sposób na nieustanne odnawianie odkupienia naszych dusz, sposób na nieustanne przelewanie swojej krwi w sakramencie przebaczenia. Ileż podłości musi obmywać najdroższa krew, a mimo to Jezus zaprasza nieustannie grzesznika do korzystania z tego sakramentu i mówi mu, aby nie wpadał w przerażenie z powodu licznych win, ponieważ on jest gotów zawsze przebaczyć. Przyjdźcie, przyjdźcie wy, którzy jesteście okryci plamą jakiegokolwiek grzechu. Kto obmyje się w tej krwi zbawienia, zostanie oczyszczony. Biegnijmy zatem do kapłana. On wylewa na naszą głowę krew Chrystusa. Święta Katarzyna. Przykład. Opowiadał ojciec Mateo Crowley, że w Hiszpanii przyszedł do spowiedzi wielki grzesznik i chociaż jego grzechy były ogromne, kapłan udzielił mu rozgrzeszenia, ale niedługo potem popadł w te same grzechy i spowiednik, sądząc, że nie ma woli poprawy, powiedział mu: nie mogę cię rozgrzeszyć, jesteś duszą potępioną. Odejdź, dla ciebie nie ma zbawienia. Na te słowa nieszczęśnik zalał się łzami. Wówczas z krucyfiksu dał się słyszeć głos: o kapłanie, nie podałeś krwi dla tej duszy. Zarówno spowiednik, jak i penitent zadrżeli na widok krucyfiksu zanurzonego we krwi spływającej z boku Chrystusa. My także spotykaliśmy niekiedy bardzo surowych kapłanów i nie powinniśmy się dziwić. Oni nie mogą odczytać tajemnicy naszej duszy i muszą nas osądzić na podstawie naszych czynów i słów. Ale ile razy mają rację, będąc surowi wobec nas, skoro nasze postanowienia są tak słabe, że natychmiast na nowo popadamy w te same grzechy. Bóg jest dobry i zawsze gotów przebaczyć, ale biada tym, którzy nadużyją Jego miłosierdzia. Postanowienie: jeżeli jesteś w grzechu śmiertelnym, pobiegnij do kapłana i wyspowiadaj się. Jeżeli to nie jest możliwe, wzbudź akt skruchy i szczere postanowienie, aby więcej nie grzeszyć. Akt strzelisty. Przedwieczny Boski Ojcze, wysłuchaj głosu krwi Jezusa i zmiłuj się nade mną.